główny problem polega na tym, że nam w Polsce potrzeba bardzo dużo zbiorników wodnych. Tych zbiorników retencyjnych, które w takich ekstremalnych warunkach będą mogły przejąć nadmiar wody. I te zbiorniki, no, zdawaliśmy sobie sprawę jeszcze w roku gdzieś 93, że po latach suchych czekają nas lata mokre. Nie przypuszczaliśmy, że to będzie taka skala zadania. Ale proszę zwrócić uwagę, że w ostatnich latach skoncentrowaliśmy środki na tych budowlach, które niewielkim nakładem sił można było wykonać. Gdyby nie zbiornik Czorsztyński, byłaby Nowy Sącz. Na przykład tam, gdzie spodziewamy się tej dużej fali, tam muszą być zbiorniki, żebyśmy nie byli nieprzygotowani na taki okres. I tutaj staramy się również o środki pomocy zagranicznej, to znaczy ta pomoc może być tylko w formie kredytu, ale żeby te zadania, które są rozpoczęte, które są kontynuowane, bardzo szybko przyspieszyć. No a w skali globalnej potrzebne jest bardzo szybko, aby zatrzymać na przykład dewastacyjny wyrąb lasów na całej globie. Przecież jeżeli dzisiaj ginie rocznie 15 milionów hektarów lasów, głównie lasów tropikalnych, to ma istotny wpływ na to, co się dzieje. Proszę zwrócić uwagę, że powodzie są w Polsce, powodzie są w Japonii. Przez rozgrzane tereny, te pozbawione lasów, powietrze się bardzo szybko nagrzewa, bo to jest w takim strefie klimatycznym, gdzie to jest możliwe. Gromadzi się w górze, ścierając się z masami powietrza wilgotnego, powoduje te ulewy, które powoduje. To trzeba zatrzymać. To nie jest skala jednego państwa, to jest skala działań na forum ONZ-u. Mamy swoich zapasów. Jak nam nie wyłączą prądu? No tak, mamy wyłączą prądu, to jest koniec. Wódę gazowe, palniki mamy i też. Jeszcze trochę drzewa jest, meble są z drzew, nie chcę się palić. Przede wszystkim chcielibyśmy, aby ludzie dostosowali się do wszystkich poleceń ratowników. W pierwszej kolejności, jeśli chodzi o terminową ewakuację. Bardzo wielkim problemem była ewakuacja ludzi, którzy do ostatniej chwili czekali z ewakuacją. Niepotrzebna była co najmniej część śmigłowców i jednostek pływających, gdyby ludzie w właściwym czasie po prostu sami się wyewakuowali. Wsiedli do samochodu, zamknęli swoje budynki i po prostu odjechali. Wszystkie osoby, które w przyszłości będą ewakuowane, powinny pamiętać o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Po pierwsze, należy wyłączyć wszystkie odbiorniki elektryczne i wyłączyć główny wyłącznik prądu. Instalacje gazowe stałe należy odciąć przez zakręcenie głównego kurka gazowego. Jeżeli opuszczamy mieszkanie, dobrze byłoby wannę wymyć i zalać czystą i świeżą wodą, która później może okazać się bardzo potrzebna.